Proszę Państwa, witam na pierwszym w tym roku akademickim wykładzie ogólnouniwersyteckim, który będzie miał profesor Danecki. Tytuł tutaj jest przedstawiony: Islam a terroryzm. Temat jest jak najbardziej aktualny i interesujący, jak widać, sporą liczbę osób, a pomysł na to, żeby właśnie zaprosić profesora Daneckiego i poprosić go o wykład pod tym tytułem, powstał stąd, że byliśmy w ostatnich latach świadkami właśnie wielu ataków terrorystycznych, które wiążą się z działalnością fundamentalistów islamskich. I druga rzecz, to już był taki mój osobisty motyw, mianowicie przeczytałem książkę, czy nawet dwie książki Ariany Falaci, która bardzo zajmuje w tej sprawie islamskiej, bardzo zdecydowane i niesłychanie kontrowersyjne dla wielu i powiedzmy politycznie zupełnie niepoprawne stanowisko, i wydawało mi się, że warto o tych sprawach porozmawiać tutaj u nas na Uniwersytecie Warszawskim. Przede wszystkim, jak chodzi o islam, to u nas profesor Danecki jest takim naszym głównym specjalistą w tej dziedzinie i jest dobrym czy świetnym znawcą świata arabskiego, świata muzułmańskiego i jest szefem naszej uniwersyteckiej katedry Zakładu Arabistyki i Islamistyki. Jak zwykle, zapraszając tutaj gości na wykłady te ogólnouniwersyteckie, to staram się wyczytać coś na temat historii i kariery naszych wykładowców. I tu znalazłem sporo informacji o profesorze Daneckim i one są dość monotematyczne, czy monotonne, bardzo mocno podkreślają ogromną biegłość językową profesora Daneckiego, który jest arabistą i to jest jego ten główny fach, mianowicie zna arabski, zna ileś narzeczy czy dialektów arabskich, ale zna poza tym kilka języków orientalnych, takich jak urdu, jak kilka jeszcze innych, zna 8 języków europejskich, w tym na przykład fiński, i jego fascynacja językami wzięła się od fascynacji historią, tak sam przyznaję, gdzieś Schliemannem. I ja pamiętam, że jak czytałem biografię Schliemanna, to też mnie zdumiało, że ten człowiek nauczył się na przykład rosyjskiego po kupieniu Biblii w języku rosyjskim. Go kupił gdzieś w Holandii i pojechał pracować w Rosji jako handlarz futer czy czegoś tam, i później dopiero przerzucił się na archeologię, czy zrobił pieniądze pozwalające mu na zajmowanie się archeologią, co było jego pasją. Profesor Danecki na przykład w księgarni radzieckiej kupił sobie książkę języka japońskiego i zaczął się uczyć japońskiego. Nie wiem z jakim skutkiem, bo przyznaje się, że zdaje się, że porzucił ten japoński właśnie dla arabskiego. Także właśnie jak mówić, że zrobił chyba dobrze. Ale jako znawca i języka, ale nie tylko języka, ale kultury, historii, zagadnień politycznych całego świata arabskiego, profesor Danecki stał się takim ekspertem, który jest proszony przez dziennikarzy, przez telewizję, przez prasę do udzielania wywiadów, jak tylko coś się stanie złego, na ogół złego, bo prasa żywi się wyłącznie złymi historiami, dobrymi bardzo rzadko. W każdym razie wtedy zawsze udziela wywiadów i wypowiada się jakby z punktu widzenia nauki na tematy arabskie. To, co znalazłem w jakichś jego wypowiedziach, to, że bardzo denerwuje go utożsamianie całego świata islamskiego z fundamentalizmem,
muzułmańskim i że uważa, że takie stereotypowe, negatywne opinie o Arabach i w ogóle o świecie islamskim, które są rozpowszechnione na świecie i w Polsce też, bo takowe badania były robione, są, prawda, tymi stereotypami niedobrymi, nieprawdziwymi. I wydaje mi się z tych wszystkich wypowiedzi profesora Danyckiego, które przejrzałem, że patrzy na ten świat arabski bardzo takim chłodnym okiem uczonego i specjalnie się nie angażując emocjonalnie i nie biorąc udziału w takich dyskusjach bardzo, bardzo takich zawziętych, tak jak powiedzmy na przykład pani Falaczy, która reprezentuje bardzo konkretne stanowisko w tej sprawie. Profesor Danecki, tak jak powiedziałem, jest profesorem u nas na Uniwersytecie, ale wykładał w kilku uniwersytetach innych europejskich, sam się i uczył, również na Uniwersytecie w Kairze. W tej chwili jest arabistą znakomitym. Czy się przerzuci na jakiś inny język, inną kulturę, to zobaczymy, ale na razie bardzo proszę, panie profesorze, islam a terroryzm. Oddaję panu głos. Dziękuję panie rektorze za ten wstęp. Czuję się troszeczkę prawie jak na wyborach prezydenckich, jak gdybym był kandydatem, a miłe słowa i naprawdę jestem wdzięczny, choć rozumiem, że to nie jest z oficjalnej strony uniwersyteckiej wzięty zespół informacji. Magnificencjo, panowie rektorzy, szanowni państwo, ekscelencje. Mam mówić o terrorze, a islamie. Zastanawiałem się, jak ten problem ująć, jak go przedstawić i właściwie do końca nie rozstrzygnąłem, co będzie sposobem prezentacji związków, jakie niewątpliwie istnieją między islamem w dniu dzisiejszym, a różnymi przejawami terroryzmu. Ale zacznę może od ogólnego stwierdzenia, że terroryzm wcale nie jest zjawiskiem ograniczającym się do świata islamu, że wydaje mi się, zresztą nie tylko mnie, że terroryzm to pewna skaza ludzkości, wciąż się pojawiająca właściwie od najdawniejszych czasów. Wszędzie natykamy się na przejawy terroryzmu, na przejawy działań terrorystycznych, nieakceptowalnych społecznie, odsądzanych od czci i wiary, a jednak powszechnych i właściwie nie wiemy, co z tym robić. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tym, dlaczego nagle niespodziewanie niedawna właściwie mamy do czynienia z takim równaniem, że jak islam, jeszcze słowo islamista występuje, to kojarzy się to nam natychmiast z terrorem. Skąd się to wzięło? Chciałbym zwrócić państwa uwagę, że jeszcze 40 lat temu nikt nie myślał, nie mówił o terroryzmie muzułmańskim czy terroryzmie arabskim, a nawet wprost przeciwnie, choć był to rejon niespokojny, niespokojny w tym sensie, że dochodziło do przewrotów, toczyły się wojny, walki, to jednak czegoś takiego jak terroryzmu nie było. I nagle, w ostatnich szczególnie latach, takie równanie, taki skrót łączący islam z terroryzmem się pojawił. Odpowiedzi są różne. Pierwsza odpowiedź, z którą najczęściej się spotykamy, że źródeł terroryzmu należy się doszukiwać w samej ideologii islamu. I zwolennicy tej tezy sięgają do świętej księgi, do Koranu, sięgają do tradycji proroka Mahometa i powiadają, no patrzcie, oczywiście jest to religia, która
zachęca do terroru. Oto mamy takie zdanie czy inne zdanie, które świadczy, że muzułmanie niewątpliwie są terrorystami i że wyssali to niemal z mlekiem matki poprzez swoje święte księgi. To oczywiście uproszczenie zupełnie nieprawomocne, nieuzasadnione. Bo jeżeli przyjmiemy taką tezę, to musimy tę tezę rozszerzyć i spojrzeć na inne religie. Czy rzeczywiście tylko islam jest taką religią, w której można ze świętych ksiąg wyczytać zachętę do terrorystycznych działań? Okazuje się, że praktycznie święte teksty są na tyle ogólne, a jednocześnie zawierają na tyle szczegółowe przykłady, że z nich również możemy wyczytać podobne treści i możemy podobnie interpretować potencjalną w tej religii zachętę. Tymczasem, jak wiemy, cel religii jest zupełnie inny, choć nie wyklucza religia również owego elementu politycznego. No, religia zawsze była czymś, co miało na celu moralną poprawę, etyczne zasady, ale również zasady społecznego funkcjonowania. A te zasady społecznego funkcjonowania pociągają za sobą również kwestie natury politycznej i często tak było. Islam jest szczególnym wypadkiem, w którym owo powiązanie we wczesnym okresie muzułmańskim religii z sprawami politycznymi było ścisłe. I to jest rzeczywiście ważny element, ale nie jest to element, który świadczyłby za tym, że dzisiaj islam winniśmy uważać za źródło terrorystycznych działań. A zatem, skoro odrzucam te terrorystyczne treści w muzułmańskim objawieniu, to gdzie leży przyczyna owego zjawiska terrorystycznych powiązań czy terrorystycznych zjawisk w świecie muzułmańskim? I zastanawiając się nad historią ostatnich mniej więcej 40 lat świata arabskiego i świata muzułmańskiego, bo te dwie strefy są ze sobą ściśle powiązane, znalazłem pewien nurt, pewien trend, pewną drogę działania, która pokazuje, jak z jednej strony terroryzm, jak z drugiej strony fundamentalizm w pewnym momencie się ze sobą połączyły. Nawet można to ująć w taki dość ładny schemat, który ja postaram się opowiedzieć. Ten schemat mam tu przed sobą. Otóż w 1967 roku Arabowie, muzułmanie, ponieśli wielką klęskę w wojnie z Izraelem, w trzeciej wojnie z Izraelem. To była klęska, ale to była klęska, która stała się traumą, czymś nie do końca zrozumiałym dla wszystkich praktycznie Arabów. Po arabsku nazywa się to nakba, klęska. Klęska, właściwie tragedia świata arabskiego. Coś, co świadczyło, że oto los się od nich odwrócił, a może Bóg się odwrócił od muzułmanów. I ten element, że Bóg się od muzułmanów odwrócił, jest dość ważny przy odrodzeniu fundamentalizmu. Ale odtąd, od roku 1967, możemy wydzielić dwa rozwijające się obok siebie nurty, które ostatecznie połączyły się właśnie w taki alians między fundamentalizmem a terroryzmem w pewnym momencie, przy czym i fundamentalizm, i terroryzm działały, istniały obok siebie. Zacznijmy może od tej strony terrorystycznej, o pojawieniu się terroryzmu w świecie arabskim na skutek
wojny 67 roku i owej nakby, owej klęski świata arabskiego. Zaczęło się od tego, że po klęsce Palestyńczycy poczuli się w świecie arabskim właściwie gośćmi i starali się tę sytuację zmienić na swoją korzyść. W 1970 roku dochodzi do kolejnego niezwykle ważnego wydarzenia w Jordanii, do wojny palestyńsko-jordańskiej, w której ginie kilkadziesiąt tysięcy Palestyńczyków i powstaje organizacja Czarny Wrzesień. Początkowym zadaniem, celem tej organizacji była zemsta na władzach jordańskich. I rzeczywiście w 71 roku, akurat byłem w Egipcie, zostaje zamordowany minister spraw zagranicznych Jordanii, który przebywał z wizytą w tym kraju. To jest pierwsze działanie tej organizacji. Zaczyna się działanie terrorystyczne. Coś, co przypomina działania asasynów w XI i XII wieku. Rzeczywiście mamy do czynienia z asasynami, mordercami politycznymi. Ale to ciągle nie jest jeszcze terror, bo jest to morderstwo polityczne. Kiedy się zaczyna nurt terrorystyczny? Dwa lata później. Dwa lata później diaboliczny pomysł tej samej organizacji Czarnego Września, by upublicznić sprawę palestyńską. Bo rzeczywiście Palestyńczycy czuli się pokrzywdzeni, rzeczywiście znajdowali się w sytuacji, w której nie do pozazdroszczenia. Przenoszą w związku z tym swoją tragedię podwójną ze strony izraelskiej i ze strony arabskiej na arenę międzynarodową. I podczas olimpiady 1972 roku w Monachium porywają izraelskich sportowców, dochodzi do rzezi, giną sportowcy izraelscy, giną oni, coś strasznego się dzieje. To już jest terror. Tu droga do terroru stoi otworem. I właściwie następne lata walki palestyńskiej, walce palestyńskiej do 1987 roku praktycznie, to jest, no nie wiem, doskonalenie metod terroru wynikających z walki palestyńskiej. Można usprawiedliwiać, można nie usprawiedliwiać. To ja nie wchodzę w tę sprawę. Nie o to mi chodzi. Chodzi o pokazanie owego pierwszego nurtu, który pojawił się w działaniach świata arabskiego. Ale tu ciągle, proszę zwrócić uwagę na to, nie ma islamu, ani krztyny. Islam nie istnieje. A zatem pytanie, skąd się wzięło to połączenie islamu i terroryzmu? Gdzie? Dlaczego? No i teraz ten drugi paralelny nurt związany również z rokiem 1967 i nakbą. Rzeczywiście Arabowie wzięli sobie do serca tę klęskę i postanowili ją odrobić. Uczynił to w 1973 roku prezydent Anwar as-Sadat, który podejmuje kolejną, czwartą wojnę z Izraelem, która wprawdzie nie zakończyła się zwycięstwem arabskim, ale rzeczywiście była wielkim zaskoczeniem, jeśli chodzi o działania militarne. Udało się Egipcjanom przejść przez kanał Suezki, odbić kawałek Synaju. Ale to nie było najważniejsze w tym całym zespole działań. Było zupełnie co innego, co doprowadziło moim zdaniem do wzrostu fundamentalistycznych nastrojów w islamie. Ja chciałbym wyjaśnić później, co to są te fundamentalistyczne nastroje w islamie, bo to takie dość ogólne, ale jeszcze nie o to mi chodzi.
Otóż najważniejszym wynikiem wojny 1973 roku nie było zwycięstwo, czy klęska, czy nawet późniejszy proces pokojowy egipski, ale co innego. Oto w wyniku tej wojny doszło do embarga naftowego, które spowodowało, że największe mocarstwa świata, to znaczy Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, zostały w jakimś sensie rzucone na kolana. W 1973 zimą tego roku w Stanach Zjednoczonych zabrakło benzyny na stacjach benzynowych i w całych Stanach działy się dantejskie sceny, tak jak niedawno w Luizjanie. Wyniknęło to z embarga naftowego. Drugim krajem, nie zespołem krajów, ale czymś w rodzaju mocarstwa, które zostało rzucone na kolana, to była Europa Zachodnia. Dlaczego? Dlatego, że embargo dotyczyło Holandii między innymi i co za tym idzie głównego portu przeładunkowego Rotterdam Europy Zachodniej. Tu się stało również to samo. To z kolei, to embargo, no, moralnie było to poczuciem odpłacenia, czy stworzyło w Arabach poczucie, że oto nam się udało, coś zrobiliśmy. Ale dalszym skutkiem owego embarga było coś zupełnie innego. Tym czymś innym był nagły wzrost cen ropy naftowej, co oznaczało olbrzymie dochody, jakie państwa arabskie i muzułmańskie zaczęły uzyskiwać odtąd z ropy naftowej. Były to pieniądze, których te kraje nie były w stanie, w cudzysłowie, przerobić. I wreszcie trzeci skutek. Skutek o charakterze religijnym. Oto prezydent Anwar as-Sadat pokazywał się jako osoba, która jest wierzącym muzułmaninem i że to wszystko, co robi, to w imię islamu, że to dzięki islamowi udało mu się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty, że powrót do islamu oznacza jednocześnie sukces dla muzułmanów. Czy to nie było przekonujące dla wielu, a może i większości i Arabów, i muzułmanów? To było przekonujące. To i mówiło, kochani, zwróćmy się do Boga, nie odchodźmy od Boga, jak przedtem nasi prezydenci, tak jak Abdel Nasser na przykład, tylko który no, uchodził za osobę jednak nie tak religijną jak Anwar as-Sadat. A zatem to religia zaczyna decydować. I zaczyna się taki lekki nurt o charakterze no, fundamentalistycznym, czy przynajmniej powrotu do wartości muzułmańskich w islamie. Ukoronowaniem tego nurtu było późniejsze zwycięstwo rewolucji muzułmańskiej w Iranie. Tutaj sytuacja była podobna. Oto państwo szacha, które stawało się coraz bardziej świeckie, które odsuwało od władzy klasę ludzi związanych z religią. Nie kler, nie duchowieństwo, ale ludzi, którzy tę religię w tamtym świecie propagowali. I ten odwrót, na ten odwrót od religii nałożyła się klęska urodzaju, czyli dochody z ropy naftowej. Rewolucja irańska to jest rok 78-79. Państwo stało się niewydolne. Przy całym wielkim bogactwie dochodów, jakie dawała ropa naftowa, ze względu na
import, na dezorganizację, państwo przestało funkcjonować. Wszyscy, zamiast się cieszyć z bogactwa, byli z tego niezadowoleni. Dla kogo to było polem do popisu? Oczywiście dla tych, którzy mieli swoje interesy, interesy związane z religią, czyli tej grupy osób, grupy uczonych muzułmańskich, zwanych alimami lub ulemami, jak się czasami mówi, którzy zawsze funkcjonowali w ramach polityki, w ramach uczestnictwa we władzy. Jak to się odbywało, to może zostawmy, natomiast przejdźmy do tego, jak owa rewolucja odniosła sukces. No, odniosła sukces przez niezadowolenie społeczeństwa. Niezadowolenie społeczeństwa tego, które związane było z owymi uczonymi i które miało interes w tym, żeby owi uczeni powrócili do udziału w funkcjonowaniu społecznym we władzy. I znalazł się teoretyk. Teoretyk, który zaproponował własną koncepcję państwa muzułmańskiego. Tym teoretykiem był Chomejni. Chomejni był szyitą, bo i państwo było szyickie, ale to nie odgrywało żadnej roli. Proszę, ja w ogóle nie będę do tych opozycji szyicko-sunnickich w tej chwili wracać, bo one naprawdę nie miały żadnego znaczenia wtedy. One dopiero teraz się pojawiły w Iraku i sztucznie zostały wywołane. To inna kwestia. Który zaproponował nowy typ rządów muzułmańskich, w którym oto owi uczeni muzułmańscy sprawują zwierzchność nad społeczeństwem, zwierzchność polityczną w imieniu nieobecnego imama, czyli nawet nie bezpośrednio w imieniu Boga, nie bezpośrednia teokracja, tylko można powiedzieć pośrednia teokracja. I to zostało zaakceptowane i przyjęte. Następuje kolejna odsłona w tym rozwoju sytuacji politycznej w świecie muzułmańskim. Powstaje zwycięska republika muzułmańska, która już jest właściwie ścisłą teokracją. Bo nawet w Arabii Saudyjskiej, którą uznajemy często za państwo teokratyczne, nie możemy mówić o aż tak ścisłej teokracji jak tutaj, ponieważ w Arabii Saudyjskiej jednak mamy władzę dynastii panującej, która wprawdzie jest religijna, ale nie sprawuje władzy w imieniu, no gdzieś nawet pośrednio, boskim. To zwycięstwo rewolucji muzułmańskiej było dla wszystkich muzułmanów kolejnym dowodem na to, że jeżeli się zwrócicie do Boga, to Bóg wam pomoże. A więc kolejna teza przemawiająca za tym, że religijne elementy są niezwykle istotne dla funkcjonowania tych społeczeństw i że pewne wartości wywodzące się z przeszłych epok rozwoju islamu mogą być stosowane we współczesnych czasach. Kiedy powstawała Republika Muzułmańska w Iranie, wszyscy mówili, że to jest powrót do średniowiecza, do XV wieku. Bóg wie, że to straszne, że ta republika nie przeżyje, że upadnie, bo jest tworem zupełnie sztucznym, narzuconym średniowieczem na współczesność. Dzisiaj po 26 czy 7 latach okazuje się, że to nieprawda. Co ciekawe, Iran rozwija się właśnie w takim kierunku pozytywnym, mimo tego, co wciąż słyszymy na temat problemów dotyczących broni nuklearnej, ale zostawmy ten problem, to zupełnie co innego. Tu to nie ma nic wspólnego z religią. Thank you.